Słuchajcie, dzisiaj zmierzymy sobie mojito, jest masa nowości na wiosnę i na lato. Dużo sukienek będę mierzyła, w sumie prawie same sukienki poza jedną bluzką, także zapraszam do oglądania. Zaczynam od bluzki, bardzo delikatna, no niestety poliestrowa, ale zobaczcie jaki zwiewny, piękny materiał. Niestety przezroczysty, więc pod spód bielizna cielista, ale uważam, że ta bluzka jest piękna. Ja ją tutaj sobie włożyłam w dżinsy. Ją można również też nosić tak i myślę, że fajnie by wyglądała do takich materiałowych spodni jasnych. To pytanie teraz, czarna czy czerwona? Ja bym brała czerwona. Teraz wzięłam taką sukienkę ażurkową, przepiękna, strasznie mi się podoba. Wiecie co, tylko tak się zastanawiam, ona chyba będzie na takie raczej chłodniejsze dni latem. No bo jednak to jest dosyć gruba tkanina, ona ma jeszcze podszewkę. Bardzo mi się podoba i do niej dobrałam taki koszyczek, też ze sklepu. Ten koszyczek, jak widzicie, 149 zł, myślę, że cena bardzo fajna. Zobaczcie, w środku ma taki materiał i ściągany jest na sznurek. Także super. I jak ktoś nie lubi nosić do ręki, to on ma też taki dłuższy paseczek. Bardzo fajne. Bardzo mi się podoba. Jeszcze raz wam pokażę z tą sukienką. Uważam, super. Założymy też tak. No i jeszcze wam pokażę ten koszyczek razem z tą sukienką. Zawieszony na ramieniu. Uważam, że też bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba ten zestaw. Jak któraś z was lubi, to można te rękawki też opuścić. Też fajnie to wygląda. Bardzo fajnie. Strasznie mi się podoba ta sukienka. Jest naprawdę super jakościowo. Wygląda na porządną. No i z tym koszyczkiem ekstra. Sukienka 199 zł. Tutaj macie referencję. I ona ma pod spodem podszewkę. I ta bluzka, którą zmierzyłam wcześniej, ona kosztuje 79 zł. To jest chyba przecena. Też super, tylko przezroczysta. Ale taka bardzo kobieca, dziewczęca. Wziąłem jeszcze taką sukienkę, aczkolwiek uważam, że dla wysokich dziewczyn to jest za krótkie. No tak, powiem wam, krępowałabym się chyba trochę. Chyba, że są tutaj takie, które lubią takie długości mega krótkie. Aczkolwiek pozostały krój super. Tu mamy zameczek, taliowana i tutaj taki kopertowy dekolt. I myślę, że ta torebka super by też do niej wyglądała na lato. Co myślicie? Fajna. Fajna, tylko jak dla mnie za krótka. Ja mam 1,76 m. Na niższe dziewczyny myślę, że rewelacja. Tak się jeszcze zastanawiam, co do tej sukienki, czy większy rozmiar nie byłby automatycznie dłuższy. No ja sobie tutaj jej nie wzięłam i już nie będę jej sprawdzała, ale myślę, że może tak być, że większa będzie tutaj też pewnie szersza trochę, ale może będzie dłuższa. Ta czarna sukienka, tutaj macie cenę, ona też chyba jest przeceny, widać referencję i sprawdziłam skład, to jest 100% wiskozy, więc fajnie. Dobra, mierzymy następne. Kolejna rzecz, kombinezon, który trochę wygląda jak sukienka, ale taka żakietowa. Bardzo mi się podoba, elegancka. Myślę, że nawet fajnie do pracy w tym pójść latem, jeżeli nie boicie się tej długości. Tu ładnie wytaliowane. Materiał sztuczny, bo to już czuję. Z boku mamy zamek i srebrne guziki, złote. Złote guziki i słuchajcie, myślę, że ta torebka znowuż dałaby radę. A jak dobierzemy bardziej elegancką, no to będzie fajna wersja na przykład do pracy, czy z marynarką, nawet na jakąś komunię.
z dłuższą marynarką na przykład i szpilki do tego. Czemu nie? No fajny kombinezon. Nie wiem tylko, czy on chyba nie prześwituje. Chyba nie. No jest okej. Okay. Wzięłam jeszcze czarny do zmierzenia i to jest rozmiar mniejszy. Automatycznie widzicie, że się zrobił mniejszy. I węższy tutaj i krótszy. To jest SK, ten biały to była MK. I cena to jest 110 zł. No myślę, że fajny, elegancki. Właśnie zdałam sobie sprawę, że dzisiaj króluje biel i czerń poza tą bluzką. Kolejna sukienka, też taka ażurowa. Bardzo wygodna, myślę, że na co dzień na lato fajna. To jest chyba bawełna, bo wydaje się, że to jest naturalna tkanina. Później sprawdzę. Długość ok. Także dla wysokich spoko. No i co bym zrobiła? Oczywiście no, ten koszyczek bym dodała. Fajna. Bardzo mi się podoba. Ta sukienka to SK i jak widzicie też cena po obniżce 90 zł niecałe. I kolejna sukienka czarna, też ażurowa. Wydaje mi się, że to jest ta sama tkanina co ta poprzednia. Tylko tutaj mamy czarny kolor i inny krój. Można ją sobie założyć na ramiona albo opuścić. Myślę, że to może w zależności od okazji. Bo myślę, że i będzie dobra do pracy na lato. Zobaczcie, długość jest ok. Nawet dla wysokich. Fajnie, bo związywana w talii. Tutaj na guziczki. Ale będzie też ok na jakieś, nie wiem, wyjście wieczorne. Zobaczcie, w takiej wersji. Całkiem fajna. Podoba mi się. Pokażę wam jeszcze z bliska ten wzór, żeby fajnie było widać detale. Weszłam jeszcze na chwilę do TK Maxa i zobaczcie, jaka piękna torebka Love Moschino. No trochę za duży ten napis jak dla mnie, ale świetna. Piękna. Tutaj czasami takie perełki można upolować. No i druga torba, zobaczcie, Stevie Madden Shopper, taki duży. Może być i plażową torbą. I gdzieś na wyjazd, bagażem podręcznym, super. Fajny wzór. Tylko tutaj chyba jakieś takie wykończenie niefajne. No nie wiem, ale ogólnie torba super. Ta też mi się podoba, zobaczcie, szoperka dla osób, które lubią monogram. Donna Karan za niecałe 400 zł. Też bardzo fajna. Fajna, co? A tu ta szuperka Donna Karan. Też super, piękna. Bardzo fajna. Zobaczcie detale, ładnie zrobiona. Ta torba też mi się podoba na lato. Beżowa, do wszystkiego pasująca, super. French Connection. O, a tu jak ktoś szuka torby sportowej, to też super torba sportowa Donny Karan. Ekstra na siłownię na przykład. Fajna. No widzicie, tutaj naprawdę świetne perełki można upolować. A tu dla osób, które lubią nerki. Nerki? Albo takie, wiecie, torebeczki przy pasku. To za stówkę taka Gesa. Akurat niezbyt mój styl, ale fajna. I tu jeszcze Love Moschino. Nie wiem, jaka cena. No i oczywiście sezon na koszyki w pełni. Zobaczcie na to, jaki wybór. Oj, w ubiegłym roku chyba tego nie było aż w takiej ilości. Ta jaka fajna, kolorowa. No full. Zobaczcie, także jak polujecie na jakiś koszyk wakacyjny, ten jaki świetny. Bardzo oryginalny.
i duży wybór. Te torby to mam wrażenie, że w ogóle na wzór Diora teraz wszyscy robią. Zobaczcie, wiecie, o które mi chodzi. Też macane. Weszłam do tego TK Maxa, wiecie, w poszukiwaniu okularów jakichś fajnych na lato, ale nic nie było za bardzo, ale za to widzieliście torby, super. Na dzisiaj to wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam do kolejnych filmów.